Hejka kochani, dzisiaj otwieramy kalendarz Max & More. Jest to kalendarz z Action. Ja go nie kupiłam w Action, ja go kupiłam na OLX-ie za 80 zł. Jest to tani kalendarz. Mam nadzieję, że nie będą złe rzeczy w nim, więc przejdźmy do otwierania. Dobra kochani, zaczynamy to nagrywać, zanim wszystko mi się wywali. Ponieważ nasz kalendarz jest tak duży, że musiałam go tak daleko odsunąć. Tu mi jest za nisko, tu mi jest za wysoko. Dobra, już jest jak jest. Więc jest to kalendarz, tak jak mówiłam, Max & More, jeden z tańszych, więc nie oczekujmy, że tam będą jakieś, Bóg wie jakie rzeczy, ale może coś fajnego znajdziemy. Więc otwórzmy tutaj. Prezentuje się on bardzo ładnie, nie będę wam pokazywała już tutaj, widzi tyle co widzicie tutaj, już nie będę wam pokazywała, bo to wszystko się zawali, ja już nie chcę tutaj kombinować. Wiecie, chociaż kusi mnie, żeby tu pokombinować troszkę. O, tak, może coś lepiej, czy nie? Chyba nie. No, może tak być. Dobrze, już dłużej nie trzymam was w niepewności, co tu jest, więc wyciągnijmy nasze pudełko numer 1. Pudełka będę odkładać na to samo miejsce, żeby nie było, żeby mi po nie wypadało. Więc otwieramy i co my tutaj mamy? Mamy tutaj Liquid Eyeshadow, czyli jakiś cień do oczu. Myślę, że pozwolimy sobie go przetestować, jak wygląda na łapce. Bardzo ładny. Myślę, że może to być nawet rozświetlacz. Spójrzcie, jak on się błyszczy. Śliczny, naprawdę. Nie ma tutaj, czy ma jakiś tutaj numer swój w tym miejscu. Nie będę czytać, bo znowu będziecie mnie poprawiać, że coś źle mówię. Okej. Pudełeczko odkładam na miejsce, tak to będzie wyglądać i oczywiście będę cała, jak tu będzie więcej kosmetyków, to będę cała uwalona. Mniej więcej wszystko mamy po kolei, więc fajnie, nie będę musiała szukać. Dwójeczkę otwieramy, a w dwójeczce mamy, co my tu mamy? Liquid Highlighter, więc mamy tutaj highlighter w płynie. Spójrzmy sobie tutaj może wyżej troszkę, jak to wygląda. No dosyć taki, powiem wam, że to pierwsze jest nawet, a może, nawet ładny, spoczko, fajne są te produkty. I powiem wam, że nie mają żadnego zapachu. Szkoda, że płynny, ja tak nie przypadam za płynnym. Wyciągam od razu trójeczkę, o, cięższa, chowam sobie to, trójeczka, a w trójeczce mamy maskarę, tusz do rzęs, spoko, nie będę otwierać, żeby nie schła, spoko, maskara zawsze się każdemu przyda, wyciągam czwóreczkę, chowam to, czwóreczka, bardzo lekka. No i mamy tutaj badziewiaste naklejeczki na paznokcie. Może ktoś używa, dla mnie to jest akurat badziewko, bo ja nie korzystam. Czuć było już, że takie leciutkie. Wyciągam piąteczkę. I tutaj mamy piąteczkę. I mamy kolejny produkt. Lip mask, jakaś maseczka do ust. Przezroczysta, niczym nie pachnie, po prostu jakaś maseczka na noc, na usta. Szósteczka, bardzo lekka znowu. No i mamy tutaj naszego znanego pilnika, więc siódemka, coś cięższego. Mamy tutaj lip gloss pewnie. Tak, mamy tutaj przezroczysty błyszczyk. Fajnie, przezroczysty błyszczyk zawsze się przyda, na jakąś pomadkę sobie rzucić, żeby sobie z matu zrobić połyskującą. Ósemeczka. O nie, znowu lekkie.
A w ósemce mamy gąbkę i jest dosyć twarda, wam powiem. Może się zrobi... Myślę, że to jest taka tania, zwykła gąbka, ale gąbka zawsze się przyda. Nie ma rudze. Dziewiątkę wyciągam. Dziewiąteczka. A w dziewiąteczce mamy bibułki matujące. Fajnie, ja na pewno sobie zostawię te bibułki, ponieważ mam taką dosyć sporo ich tu jest. Ile ich jest? 50 sztuk. Mam przytłuszczającą się cerę w strefie T, więc na pewno się przydadzą. Idziemy do dziesiątki. No taka średnio ciężka. A w dziesiątce mamy balsam do ust kokosowy. No powiem wam, że tego kokosa to w ogóle nie czuję. Ale balsam jest? Jest. Powiem wam, że jeśli chodzi o cenę, że za 80 zł są badziewka, ale są też produkty, więc spoko. Miewałam gorsze kalendarze, kosmetyczne i niekosmetyczne, więc bardzo lekkie. Nic tam nie czuję wręcz. Aha. Mamy tutaj płatek kosmetyczny. Jeden? Chyba jeden. Ojej, ale jest naprawdę przyjemny, taki milusi, taki szkoda, że taki pluszowy, z Polarka. Jeden spoko. Ja uwielbiam płatki kosmetyczne wielorazowego użytku. Mam ich całą stertę, używam, korzystam, więc super, też sobie na pewno zostawię. Dwunastka, ciężka. Dwunastka, ciężka. Połowa kalendarza, 12 okienko. Co my tu mamy? Mamy tutaj maseczkę do twarzy. 10-15 minut, jest to maseczka do twarzy, więc super. Super fajnie, mamy kosmetyki do makijażu, mamy też do pielęgnacji. Fajnie, nie miałam nigdy takiej maseczki z Max & More. 13. No nie, włożę to tu, bo zaraz mi się tu cała moja kompozycja powali, a ja potem nie będę wiedziała, jak to włożyć. Znowu leciusieńkie, leciusieńkie. O nie. Znowu te patyczki. Boże, te patyczki były też chyba w kalendarzu Essence. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam was. Też otwierałam kalendarz Essence. To była 13, 14. No tak średnio ciężka. I mamy tutaj kolejny cień do oczu. Tutaj mamy jego nazwę. Go Glam. I sprawdźmy sobie, jak on wygląda. Może tutaj wyżej. Wow. Wow, wow, wow. Zobaczcie tylko. Jaki to jest błysk. Ten już mi zasechł. To też. No może to trochę bardziej schodzi. Jak widać po moim paluchu, ale to... delikatnie. Super. Śliczny. 14 fajna, więc weźmiemy teraz 15. No nie, znowu leciutka. Co to jest z tymi leciutkimi rzeczami? Co to w takim wielkim może być? Jeden pędzelek, który wypadł nawet z tej osłonki. Zobaczcie, jeden taki pędzelek, języczkowaty. Mega twardy. No nie, nie jest to dobra jakość pędzelka. 16. Taka duża i dosyć ciężka. Co już mamy w 16? Uhuhu. Nawet papierek się znalazł. Zabezpieczenie. W 16 mamy Fixing Powder, czyli puder utrwalający. Podobny kalendarz do Essence. I gąbeczka, i jakiś płatek, i jakieś patyczki, i to... Kurczę, no kojarzy mi się z tym kalendarzem, bo właśnie z Essence korzystam z tego utrwalającego pudru. Troszkę wybiela, ale no czasem się przyda. Więc mamy Fixing Powder. 17. Od razu wyjmę.
Ja tu jeżdżę z tym kalendarzem, kilometr od niego jestem. No, średnio ciężkie. Mamy tutaj myjkę do pędzli. No mówię wam, esens jak nic. Podpatrzyli i zrobili. Tam też była jakaś myjka do pędzli. 18. Szybki kalendarz, 18. Szybkie 80 zł i szybki kalendarz. I tutaj mamy... Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kredeczkę, moi drodzy, w kolorze czarnym. Mięciutka. I tutaj mamy taką gąbeczkę do sobie rozcierania tego czarnego, więc fajne. Nie jest to zwykła kredka i do tego jest wysuwana i jeszcze z gąbeczką. Więc coś tam jednak się postarali. Nie będę jęczyć na ten kalendarz, bo za te pieniądze uważam już, że jest spoko. Zwłaszcza te cienie i ten highlighter. Ja już się cała świecę, a nawet po twarzy się nie malowałam, więc spoko. Dobra, 19. I moi drodzy, chciałam was tutaj w międzyczasie zachęcić do subskrypcji mojego kanału. Taki czerwony przycisk, jaki widzicie tutaj na środku kalendarza, znajdziecie również na dole. Więc serdecznie was zapraszam. A teraz 19. I mamy kolejną kredeczkę. Tym razem jest to złota. Jak najbardziej świąteczna. Zobaczcie, też mięciutka, fajna. W świątecznych kolorach utrzymujemy tutaj nasz kalendarz. To była 19, teraz 20. Zbliżamy się do końca. Ostatnie... Ojojoj, nie walmy się tu, nie walmy. Widzicie, co układam to, bo nie chcę później tego tak wyrzucać. Więcej miejsca zajmuje w ogóle. 20, znowu lekka. Ja po ostatnim kalendarzu mam tyle temperówek, słuchajcie, musicie zobaczyć koniecznie kalendarz Sinsaya, co tam było. 20, teraz 21. Znowu jakieś takie średnio ciężkie. Co my tu mamy? Primer pod cienie. Spoko. Fajnie, zawsze się przyda. I oczywiście chciałam was zachęcić do luknięcia sobie na moje media społecznościowe, na TikToka, na Instagrama. Ja często coś tam dodaję. Tam również troszkę bliżej możecie mnie poznać po moich zdjęciach, co lubię. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Bardzo leciutkie, jakby puste było. Kolejne naklejki. Tym razem trochę w innym stylu. To chyba ma zastąpić lakier do paznokci. Ale nie jestem pewna, jak to działa. Jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzu, czy ja to mam po prostu nakleić, czy co ja mam z tym zrobić. Czy to jest jakieś wodne? Dajcie znać, bo jestem ciekawa, może użyję. Chociaż ja to za dużo paznokci nie mam. Ostatnie dwa okienka nam zostały. Bardzo dzisiaj tutaj mam dobry humor, więc fajnie mi się nagrywa. 23. I w 23 mamy krem do skórek chyba i paznokci. Spoko, w dziwnym troszkę opakowaniu, takim... Nie ma żadnego zapachu. Okej. Małe takie opakowanko na taki wielki karton. Trochę małe są te produkty, jeśli chodzi o wielkość kartonu. I zostały nam świąteczne 24, co dostaniemy na święta od tutaj naszego Max & More, bardzo ciężkie. I już patrzymy. Jest to paletka, moi drodzy. Chyba, czekajcie, ja muszę coś sprawdzić. Nie, to się tu nie mieści, więc nie wiem, pacynki nie było. Ale bardzo ładne, naturalne kolory. Mamy tutaj dwa maty. Dwa błyski. Takie widzę, że tutaj jest drobniejszy ten brokacik, a tutaj już jest z takim grubszym brokatem.
Ładnie wygląda ta paletka, taka nude. Tylko tutaj zastrzeżenie małe, jest taka ryska, ale to nie jest pęknięcie. Wydaje mi się, że to jest tylko taka ryska tutaj. Ale tak to ok, nie połamała się. Wiadomo, kurier rzuca tymi paczkami, więc jest to twardy materiał. Czy my mamy tutaj nazwę? Tak, mamy. Ready, set, glow. I dostaliśmy paletkę, więc teraz przejdźmy do podsumowania wszystkich produktów. A więc tak wygląda podsumowanie tego kalendarza. Wydaje mi się, że 80 zł może być trochę wygórowaną ceną, ale niekoniecznie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o produkty do oczu, o highlighter, kredeczki, jak najbardziej fajnie to wygląda. W sumie z dużo rzeczy jestem zadowolona. I paletka cieni ładna, i te cienie w płynie fajne, przezroczysty błyszczyk, jak najbardziej się przyda, tuż do rzęs. Nie, ja jestem na tak. Maseczka i tutaj i paznokcie i wszystko okejka. Są oczywiście takie buble typu te patyczki, ta temperówka. No, ale myślę, że w takim tanim kalendarzu musi się to zdarzyć, ale ogólnie wydaje mi się, że kalendarz uznany jest na plus. Bywały bardziej gówniane, że tak powiem, kalendarze, a ten jest całkiem spoko. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy film. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i oczywiście o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Oczywiście znajdziecie mnie również na Facebooku. Zapraszam was wszystkich serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie napisać. Ja chętnie wam odpowiem. I dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!